Ja pierdzielę, kto to myśli te pieprzone poniedziałki? Przecież to normalnie człowiek powinien funkcjonować fajnie w łóżeczku, pod kołderką, a tutej trzeba normalnie do roboty stawać. Tryn. O, Barbarka. No hej, Basiu, co tam? Jak po weekendzie? Była zabawa, ale się działo i tylko nocy było mało. Nie no, super, powiem ci, że dawno tak nie podensowałam, ale jak sobie przypomnę. Normalnie, słuchaj, ale się na wspominki wleciałam, słuchaj, ale powiem ci tak szczerze, tak już tak między nami, nie? Powiem ci, że ja coś się chyba stara robię, słuchaj. My ze starym mówimy, dobra, stary, już to są nasze końcówki tych wesel, przecież ta stara nikt nie będzie zapraszał, słuchaj. No kto nas teraz na wesela zapraszał? Słuchaj, my wychodzimy na parkiet, zatańczyliśmy tam niby dwa. Ten mówi, że go w pachwinie rwie. Ja mówię, że mam zadyszkę. Mówię, nie wiem, czy zaraz na SOR nie zadzwonię. Normalnie nie wiedziałam, jak mam oddychać. Wiesz, człowiek napił się kielicha, tutaj się napił troszkę kolki, ale normalnie oddech to już taki skrócony, taki wiesz, plecy mokre, pachy mokre, co chwilę do łazienki, wiesz, wysuszać, morda spocona, jak nie wiem co. A najlepsze było, słuchaj, jak żeśmy ze starym tańczyli i on normalnie do mnie tak jakoś bliżej podszedł, ja się oparłam o jego marynarkę. Kurwa, jaka kaszana, człowieku, nie mogliśmy tego domyć. Tapeta moja z mordy się odbiła na jego marynarce, rozumiesz to? Normalnie, słuchaj, żeby mordę wygładzić, to musiałam tyle szpachli nawalić, że ja pierdzielę normalnie, ale żeby być kobietą, trzeba mieć na gębie beton, być kobietą! I daj spokój, no po prostu szok, słuchaj. Palce mnie bolało od tańców, no ale to normalne, nawet młodych bolą palce od tańców, bo jak chodzi się w szpilce jak dama, ale słuchaj, wytrzymałam do końca w szpilce, tak? Wszyscy mówili, zdejmij, ja mówię, chyba żartujesz. Zdejmę to jak gaci wieczorem, jak z starym pójdziemy do łazienki. Było super, słuchaj, a co u ciebie, jak tam weekend? Z książką, z fantastyczną, no fajnie, i co, ja o czym? No, no to powiem ci, to twoje klimaty, no. No to fajnie, Basiu. I co, weźmiesz drugą część? No to fajnie, pojechać z sobą do Empiku po tą książkę? No fajnie, fajnie. No to, a winko jakieś do tego piłaś? Wodę z cytryną. Powiem ci, gratulacje. No ja wiesz co, ja cię podziwiam, nie? Że ty jesteś taka moja Basia. Dobrze, to ja Basiu będę kończyć, wiesz, bo muszę iść do pracy, także powaga, pełne skupienie, tak, do pracy, no. No to buziaczki, pa, ty mój Paulo Coelho, no to pa. Pierdolaki mu garbaty.